ptaki Polski. Małe, duże, delikatne zachwycają śpiewem. Na obecną chwilę w Polsce stwierdzono występowanie 463 gatunków ptaków. Obejmują wszystkie żyjące w naszym kraju ptaki, po te powszechnie znane jak wróble, sikorki czy też szpaki, aż po słowika syberyjskiego czy bielika wschodniego. Te dwa ostatnie gatunki to ptaki, które w Polsce były widziane tylko jeden raz. A ile spośród tych 463 gatunków zakłada u nas gniazda? Stwierdzono gniazdowanie 258 gatunków ptaków. Każdy teren jest bogaty w ptaki, no ale Kaszuby to szczególnie tu pobrzeże całe. Jesteśmy obecnie w Mościch Błotach. Dużo ptaków tu występuje ręgowych, dużo ptaków występuje na przelotach. To jest otulina rezerwatu Beka. Z rzadkości to mamy pliszkę cytrynową, brodziec krwawodzioby ręgowy, pliszka cytrynowa oczywiście też ręgowa, biegus zmienny na przelotach, biegus łęczak, kuliki na przelotach możemy spotkać, dużo żurawi mamy, czaple siwe, czaple białe. Na Kaszubach często spotkać można żurawie. Poruszają się z niesamowitą gracją. W Polsce jest to gatunek pod ścisłą ochroną. Spotkać je można zazwyczaj na obszarach trawiastych, w lasach, nad jeziorami, w okresie lęgowym na mokradłach. Pojawiają się również na polach uprawnych i łąkach. Teraz się tworzą w tak zwane sejmiki, w duże stada. Obecnie na terenie tu Mościch Błot mamy około 3 stada po 100 sztuk. Należą do zwierząt wszystkożernych. W diecie żurawia dominuje jednak pokarm roślinny, liście, owoce, nasiona czy korzenie. Jedzą również owady, a także mniejsze ssaki, płazy oraz ryby. Są bardzo czujne. Chodzimy tu, to około 300 metrów się potrafią już zerwać. Obserwują nas cały czas, tak więc nie mamy dużych szans, żeby podejść bliżej, no bo wiadomo, są mi z młodymi, czyli już w tym okresie pozalęgowym, ale z młodymi, w związku z tym się zaraz zrywają. Wiecie, że żurawie podczas lotu osiągają prędkość od 40 do 100 km na godzinę? Każdego dnia są w stanie pokonać dystans do 800 km. Warto zaznaczyć, że żurawie są stałe w uczuciach. Dobierają się w pary i wspólnie spędzają całe życie. Są to ptaki lęgowe na naszym terenie i one odlatują, ale ostatnie zimy, które są dość ciepłe, no zostają na zimowisku. Ale większość żurawi to jest też, które lecą w kierunku zachodu i tu się zatrzymują. Kaszuby to bogaty przyrodniczo teren, również jeśli chodzi o ptactwo. Jest specyficzny właśnie nasz teren, dlatego że to jest główny szlak wędrówek ptaków wzdłuż wybrzeża Bałtyku, bo w Polsce się wymienia 4 szlaki. Jeden jest wzdłuż Bałtyku, drugi jest wzdłuż Wisły, trzeci Odry i później ptaki tańcące jako przez całą Polskę z wschodu na zachód. No i wtedy lecąc te ptaki mają tak zwane te ostoje swoje, czyli rezerwaty jak czy ujścia rzek, jak ujście Wisły, ujście Odry, ujście Warty, gdzie dużo jest ptaków gęsi, ptaków brodzących na przelocie, ale najwięcej właśnie mamy tych ptaków tu na wybrzeżu. I takim pięknym terenem to jest właśnie ujście Wisły, ujście Redy, cały rezerwat Beka, Półwysep Helski jest bardzo modny właśnie do obserwacji ptaków, które nawet i tu zimują.